Ja jestem Bebocyną Hanka, czyli baba od Beboka. Dzisiaj mamy święto Beboka, pierwszy roz na Niekiszu, także muszą se wszystkie bajtle dać pozór. Te gizdy i te hachary muszą uciekać, a te, kery były grzeczne, to Bebocyno ma do nich pełny kosz maszketów. Pamiętam od pierwszego momentu, czyli od rysunków pierwszego Beboka i pamiętam też moment, kiedy Karolina Piechota z Darkiem Kikiem, czyli rzeźbiarka i odlewnik, przyszli z pierwszą figurką Beboka. Postawiliśmy ją tutaj na ulicy, zrobiliśmy zdjęcie. No i nagle okazało się, że ten pomysł na figurki katowickich Beboków to jest to. Minęły już 3 lata, mamy 74 figurki i mamy co świętować. Przede wszystkim będzie można zobaczyć niepublikowane projekty Beboków, zdobyć, uwaga, bebokową kolorowankę, bo to taka atrakcja dla dzieci, ma dzisiaj swoją premierę. No i niewątpliwa gratka dla łowców beboków, czyli tych wszystkich, którzy zbierają stemple z bebokami. Tylko dzisiaj będzie można zdobyć stempel z okazji Dnia Beboka. Zdecydowałam się przyjechać ze względu na warsztaty, które są przeprowadzone przez Kryskę. Azuza jest właśnie bardzo, bardzo związana z bebokami i jest jedną z chyba z największych idolek beboków, bo ma już dosyć znaczną kolekcję. Też właśnie kolekcjonuje sobie przypinki. To, co nowego, to po prostu z bebokiem musi mieć. To jest dopiero frajda, jak się robi personalizowanego beboka, z którym tak naprawdę związuje się tym bebokiem z właścicielem przyszłym, bo to z nim omawiam, jak ten bebok ma wyglądać, jakie są jego oczekiwania, jaki ulubiony kolor, więc tutaj też przy okazji poznaję ludzi i powiem szczerze, że przy tych personalizacjach się z tymi ludźmi często związuję i bardzo fajnym takim i miłym akcentem w tym wszystkim jest to, że ci ludzie mi na przykład później z zagranicy posyłają zdjęcia, że bebok jest tu, a bebok jest na Machu Picchu, a na przykład gdzieś tam w Kanadzie i to jest niesamowite, bo beboki robią tak fajną robotę, że nie tylko są takie miłe do przytulania, ale też są niesamowicie edukacyjne. No i przy okazji robią takie po prostu dobro.